Cześć. Pogadamy? No dobra, ja będę mówił. Może ktoś posłucha, co gadam sam do siebie, do Was. Nad czym się zastanawiam. A zastanawiam się na przykład nad tym, gdzie kończy się lotech. Bo wiecie, że od niedawna podaję tutaj. Potas w tym akwarium, no zostało to na mnie w pewien sposób wymuszone, no ale nie zmienia to faktu, że jednak ten potas podaje. Włożyłem też nie tak dawno kulki glinianotorfowe w podłoże. Też jest to pewien rodzaj, pewien sposób, pewna metoda nawożenia takiego jakby dopalacza do tego podłoża, które tutaj jest z ziemi ogrodowej. No i tak się zastanawiam, czy to jest nadal lowtech, czy to już jest jakaś, jakaś taka forma pośrednia, czy, czy co to jest tak naprawdę? No bo gdzie to się kończy? Bo przy większej obsadzie, tutaj nie ma tej obsady, nie wiem jak dużej, no ale przy większej obsadzie o azot i fosfor nie trzeba się martwić, to i tak będzie. Natomiast no z potasem, tak jak u mnie pokazała, pokazał to czas czas i rośliny, okazuje się, że może być bieda i trzeba będzie suplementować. I czy to jest nadal lowtech? Czy to już zaczynają się tutaj schody, czy to jest jakiś już w pewnym sensie roślinniak, czy czy co to jest to moje akwarium już w tej chwili? Bo tak do końca sam nie wiem. Tak się zastanawiam, czy ziemia się wyjałowi. No teoretycznie mogłaby się wyjałowić, no ale z drugiej strony przecież nawet nie podając nawozów, ta ziemia jest cały czas nawożona. No, nawożona przez ryby, przez jakieś szczątki organiczne z roślin, przez nawet czasami resztki pokarmu, nawet jakieś powiedzmy tak jak ja wrzucam do akwarium liście dębu czy buku, szyszki olchy. No, jakiś to sposób nawożenia jest? Oczywiście, pytanie jest, jakie jest zapotrzebowanie roślin, jakie jest zapotrzebowanie tego akwarium na związki odżywcze, na składniki odżywcze, no bo im więcej roślin, tym więcej trzeba im dać jedzenia. Tutaj tych roślin no jednak trochę jest i niektóre są żarłoczne, no bo na przykład ta żabienica czy ta hygrofilia, no one lubią, lubią zjeść. No i, i, i tak się zastanawiam, bo takie było moje założenie. Zrobię sobie akwarium na ziemi ogrodowej, będę miał spokój na dłuższy czas, nie będę musiał nawozić, nic nie będę musiał robić, bo przecież podłoże aktywne nawet po pewnym czasie przestaje już być aktywne, wyjaławia się, trzeba. No i tak sobie tam kombinowałem, nie? No, okej, okay, dobra, przez jakiś czas miałem spokój, no bo ponad dwa lata, ale szczerze mówiąc, liczyłem na dłużej. No, tak czy inaczej, ten potas na razie jeszcze podaję. Zobaczymy, jak długo rośliny wyraźnie korzystają z niego, wyraźnie odżyły. I, i więc na razie będę go podawał, będą go dostawały. Zobaczymy. A nad granicą, y, gdzie kończy się lotek, i tak się jeszcze będę zastanawiał. Zobaczymy, jak wymyślę coś mądrego, to wrócę do tematu. Y, zobaczcie moje gupiki. Chyba po raz ostatni. O nich mówię, dlatego że, no jak były te cztery samiczki z błękitnymi ogonami, opięknie je teraz właśnie widać. No tak one są. Nic się z nimi nie dzieje, znaczy nic złego się z nimi nie dzieje. Mają apetyt, widzicie teraz jest wsypany pokarm yy, jedzą. Yy, ta jedna, która mówiłem wcześniej, że gdzieś tam się w tej żabienicy chowa, trochę taka jest jakby Bardziej dzika, taka osowiała, no to właściwie już tego nie ma. No ona pływa, one pływają wszystkie, razem nic się nie dzieje, mało tego. Wydaje mi się, jeszcze będę to obserwował, ale wydaje mi się, że co najmniej dwie z nich są kotne. No i teraz pytanie, co to będzie z tego, bo ojciec nieznany, gdzie one tam w tej Indonezji narozrabiały. Pytanie, czy były. Trzymane z, z samcami z podobnej czy z takiej samej linii kolorystycznej, czy no w ogóle to nie ma związku, i, i gdzieś tam ojciec przypadkowo się do nich dorwał, a następnie się ulotnił, nie? Więc nie mam pojęcia, co to się z tego może urodzić, no ale, ale zobaczymy. No. Zastanawiam się w ogóle, czy je odławiać, czy nie, czy, czy po prostu kto przeżyje, ten będzie zwycięzcą. No, jeszcze trochę do porodu na pewno zostało, ale wyraźnie, wyraźnie widzę, że przynajmniej dwie e, zostaną mamusiami, więc y, no, może coś z tego wyjdzie. Tak czy inaczej, chyba kończę temat y, przeżywalności gupików z importu, dlatego że no, ich przeżywalność jest y, jaka jest, no po prostu one żyją, no nic im nie jest. Y, no zgoda, może akurat ja trafiłem na takie ryby, może jakieś były wyjątkowo mocne, może. U mnie mają dobre warunki, no tego nie wiem. Tak czy inaczej, żyją i, i na, tym, na tym zakończę. Tu jakby ten temat chyba. Następnym takim punktem, który budzi moje obawy, to śmiertelność gupików przy porodzie, czy w trakcie, czy tuż po porodzie. Bo nawet u mnie już zdarzyło się coś takiego, że samiczka albo nie mogła urodzić i po prostu zdychała, albo. Albo jakieś komplikacje były i parę młodych przeżyło, a matka padała. Także tutaj też jest taki jakby trochę niebezpieczny punkt jeszcze. Jeżeli faktycznie coś by tutaj z tego wyszło, no to oczywiście o tym opowiem, czy, czy ten poród się udał, czy one przeżyły, czy nie przeżyły, czy tam doszło do jakiejś katastrofy. Ale na razie temat gupików z importu yy, uważam, że zakończony chwilowo przynajmniej. Nie będę do tego wracał. Tak się zastanawiam jeszcze podmianki wody, bo właśnie tutaj wczoraj robiłem podmiankę i tak pomyślałem sobie, jak często, no bo kiedyś te, te podmianki robiłem regularnie co tydzień, no ale ten zbiornik już jest naprawdę dojrzały, on się, można powiedzieć, sam prowadzi, więc postanowiłem trochę zmienić sposób podmiany wody i w tej chwili wygląda to u mnie tak, że wiadomo, jakaś tam część wody paruje. Więc robię tak: w sobotę podmianka i wymieniam w granicach 40% wody. Później w następną sobotę nie robię podmianki, tylko dolewam to, co wyparowało. Najczęściej jest to około 12-15 litrów wody. I w następną sobotę, czyli po dwóch tygodniach od podmianki, znowu robię podmiankę. No Wydaje mi się, że mógłbym robić co tydzień, mógłbym robić co dwa. Przy tym zbiorniku nie ma to już większego znaczenia. Wydaje mi się, że takie też zbyt częste, czy zbyt duże podmianki nieco wyjałowiają wodę. Czy, czy to jest sens? No, więc uznałem, że podmianka co dwa tygodnie załatwi temat i, i to wystarczy. Zobaczymy jak to tam dalej, jak to tam dalej będzie. Dobra, słuchajcie, jeszcze następny temat, jaki mi przyszedł do głowy. Jak długo wytrzymujecie z jedną aranżacją? Wiecie o co mi chodzi, nie? Jakieś tam sobie wymyślimy tu kamień, tam korzeń, tu jakaś tam grota, tu jakaś tam ozdoba, czy nie wiadomo inne tam jakieś cuda. Nie mówię o roślinach, które wsadzamy, które możemy wyrwać, wyciąć, ewentualnie przesadzić. Mówię o czymś takim grubszym typu właśnie korzeń, kamienie i takie rzeczy. Jak długo wytrzymujecie? No bo, w czym jest problem? O co chodzi? No mnie się to co jakiś czas przyznaje no zwyczajnie nudzi. I jakoś tak mnie nosi, żeby coś zmienić, coś wyjąć, przesunąć, przestawić gdzieś może wymienić jakiś korzeń na inny. No Pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to cofnijcie się proszę do starszych filmików. Tu były już. Różne, nazwijmy to aranżacje, chociaż to trochę za duże słowo jak na mój zbiornik, ale były różne aranżacje: jakieś były kamienie, te łupki drzewiaste, były groty wywiercone w konarach dębów, były, było drewno z korą, były jakieś tam inne kokosy, korzenie i tak dalej. No teraz od jakiegoś czasu jest ten, który właśnie widzicie. No, w połowy tego to, to nie widać, bo już ta zwartka tutaj tak zarosła, też będę musiał z nią coś zrobić. No ale okej, okay, no jeszcze mi się to podoba, ale już gdzieś coś zaczyna mnie nosić, żeby przynieść z lasu jakiś inny korzeń, żeby coś innego było, coś przestawić. No wiadomo, nie wiąże się to z jakimś tam wielkim ryzykiem, bo to nie jest restart zbiornika, wymiana podłoża, wyrzucanie wszystkich roślin. To jest po prostu wyjęcie tego korzenia, a na jego miejsce, niekoniecznie w to samo miejsce, ale zamiast niego, no włożenie jakiegoś tam innego, który w tym momencie wydaje mi się ładniejszy może. No nie wiem, ale, ale nie tak dawno przecież ten zmieniałem, no nie wiem, parę miesięcy góra minęło, no. Ile wytrzymujecie z jedną aranżacją? Nie macie tak, że Was zaczyna nosić, że chcecie jakieś tam zmiany, że coś już Wam się tutaj przestaje podobać albo, albo, albo Wam się po prostu nudzi? Taki wygląd, i kombinujecie, jak co zrobić, żeby było inaczej? Czy to tylko ja taki kombinator jestem, bo, bo tak do końca to już tam nie wiem. No dobra, to też jeszcze zobaczymy. Oczywiście, gdybym zmieniał, gdybym nowy korzeń tutaj gdzieś zastosował, gdybym zrobił, to pewnie, że to zobaczycie, i, i na pewno to nakręcę, pokażę, wrzucę na, na swój kanał. I tak się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą. No bo przy każdej podmiance do, bo ja tu mam na kranówce, tam jest niewielka nie część wody RO, tylko po to, żeby obniżyć twardość ogólną, żeby obniżyć GH, a tak to jest ym, przewaga kranówki. I tak się zastanawiam nad podawaniem bakterii, yy, bo uzdatniacz to jest co innego uzdatniacz podaje y, chociażby po to, żeby nie wiem, no, wyeliminować ewentualne jakieś tam ryzyko, y, że coś w tej wodzie jest, coś tam, nie wiem, akurat jakieś prace konserwacyjne robili, albo jakieś tam modernizacje, coś, nie wiadomo, nie wiadomo co tam wrzucili, chlor, fluor, czy, czy nie wiadomo co, no to tak powiedzmy ten uzdatniacz, nie wiem czy jest potrzebny, czy nie, ale dla świętego spokoju, dla uspokojenia własnego sumienia podaje, ale bakterii, nie podaje. No, bo no czy jest sens podawać bakterie w dojrzałym zbiorniku przy każdej podmiance wody? No, przecież tak naprawdę nie trzeba szczepić akwarium nawet świeżo postawionego. No, bo te bakterie po pewnym czasie, wcale nie takim długim, to jest kwestia tam, nie wiem, 10-14 dni. One się pojawią. One po prostu tam powstaną, jak to się mówi, z niczego, no z powietrza. I można to zrobić, jeżeli ktoś chce przyspieszyć ten cały proces dojrzewania akwarium. Natomiast w funkcjonującym już akwarium, dojrzałym, no to chyba to jest kompletnie bez sensu, bo przecież bakterie, wiadomo, no są wszędzie są na, na, na każdym kamieniu, na każdym korzeniu, na roślinie, na, na szybach od wewnątrz No wszędzie nawet na rybach one nam pomagają prowadzić. Yy, Akwarium bezproblemowo. Wiadomo, że namnażanie bakterii no ma znaczenie, muszą być, ale, ale chyba w dojrzałym zbiorniku to jest bez sensu. To są wyrzucone pieniądze, bo przecież nawet w tym najbardziej jałowym zbiorniku, na zwykłym, tam nie wiem, żwirku, te bakterie i tak się pojawią, więc yy, to jest chyba bez sensu. Natomiast ten uzdatniacz. Nie wiem, dla świętego spokoju po prostu yy, no podaję, no, bo, bo nie chcę później samemu sobie zarzucać, że coś tam nie podałem jakiejś tam nakrętki czy dwóch tego, tego uzdatniacza, i, i po prostu coś się głupiego, coś się grubego wydarzyło. Także tyle mojego gadania na dzisiaj. Zgadzacie się ze mną, to napiszcie w komentarzach. Może nie zgadzacie się, to też napiszcie. Zobaczymy, może ja się wtedy zgodzę z wami, może, może coś ciekawego podpowiecie. Bardzo chętnie przeczytam, wysłucham, co sądzicie o tych moich dzisiejszych, o tym moim dzisiejszym ględzeniu. Do następnego razu. Cześć.